Ewan, z tej strony Adik, witam was w kolejnym filmiku z Dark Souls 2. Jak już widzicie, po ostatnim filmiku, jak to rozdałem sobie statystyki, czyli mamy level 20, zauważyłem, że mogę używać dwóch toporków w stęsie. To jest L2 i L1. Teraz możemy bić dwoma toporami jednocześnie. Kowal mam, kowal wypuszczony, także estusy mamy. Możemy iść na boss. Na Last Gianta. Któż tu jest? Kimś ty jesteś. Łe. Nope. Oczywiście te bronie mamy nieulepszone i jakoś tutaj nie widzę dużych szans na jakiś super damage. No chodź, chodź. No bije. Coś tam bije. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na bossie. Ma, odskoczył. Cwaniura. Jeb mi! Oto ziomuś, oto ziomuś. O, to jest shield block. To co teraz widzieliście przed chwilą, to jest przełamanie tarczy. Kogo tu możemy przyzwać? Nie chciałem go przyzwać. Możemy przyzwać sobie tutaj dobrze wychowanego Pita. Po co ty mi? No chodź. Jak już jesteś. Bosidło. Chodź, 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 chodź. Tak, 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 tak. To nas jakieś super damage'a mu nie bije. O nie, tupta! Musimy uważać, bo on tupta. Na zmianę nóżkami. Targetował się na Pita, z tego co ja widzę. Czemu dwa razy tą samą? On co jakiś czas też robi takie szybkie tupnięcie. A teraz wyrywa sobie rękę, którą również będzie bił. I teraz chyba bije mnie. Tak, teraz się stargetował na mnie. Prawda, ziomuś? Biegniesz do mnie? Oj, Pit dostał. A, tupta w Pita, dobrze. Nie, 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 nie. No on jest dość spory. I tego bossa da się też również przewrócić. Nie rozkminiłem do końca jeszcze, jak to działa. O, robi szybkie tuptanie. Da się go przewrócić i to bez problemu. Leżeć. Gdy on biegnie na nas, po prostu my biegniemy wtedy na niego i robimy mu rola między nogami i on się po prostu przewróci na twarz. Da się. Da się.
Tylko jak się to dokładnie robi, od czego to zależy, tego nie wiem. Ale da się. Tych drzwi nie otworzymy szybko w każdym bądź razie. Dostaliśmy teraz klucz, jeżeli się nie mylę. Klucz żołnierza, no właśnie. Cześć. Dzień dobry. Klucz żołnierza i on powinien otwierać to, jeżeli się nie mylę. No właśnie. Otwiera. Tylko czy ja będę na tyle hardy, żeby to przejechać? No właśnie, o was mówię. Wy macie to pizgnięcie swoje, kurde. I tam... O, czarna bomba, kość do domu, miło. Halo, halo. Fajne kombo możemy robić, R1, L1 właśnie. Taka kombinacja takich uderzeń. Cześć. O, o nie, 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 z rozbiegu. Cztery razy, o ty kurde. O, po pleckach. O. Ale nie to... O, 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 o to chodzi. No! Aj, aj, aj. Chciałem go jeszcze uderzyć na szybko. Dostaliśmy rękawice od gościa. O ty kurde. O ty dziadzie. Właśnie, może mamy jakiś ekwipunek lepszy od naszego. No ten na pewno. Tylko będziemy ważyć sporo. No i topory nam się psują. A jakbyśmy wzięli długi miecz i ten miecz? Nie, na stensa jeszcze za mało. Hello. Zagłówki. Nie to. Ja jeszcze drugi przylas. Jasne. Co jest za mną? A, boli, co? No, chodź. Uderz. To bije ładny damage. Zdecydowanie lepszy od toporu. Ten damage mi się podoba. Skądś ty przyszedł? Drugi duży panie. O, gangbang. Gangbang, nieładnie.
Czyli jednak mi jest ten miecz lepszy od toporka, no niestety. O mój panie. I chyba też nawet szybszy. Elo żółwik. To już możemy inwajdować. Coś tu leci. Coś tu leci. Nie, bij. Ale nie we mnie. Ja pierdziel, ziom. O fuck. Ziomusie, ziomusie. Weź spadnij któryś. No chodź, 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 chodź. Ach. Będziemy się tak bawić. Ten strzelający mi się tam nie podoba. Oż ty kurde. Masz. Ja cię tam dopadnę. Ale ty pierwszy. Nie. Super. Na NG plus tu będzie nam się spawnował jeszcze czerwony fantom tych żółwików, także ja wiem po co tam można było zejść, po to! Zapomniałem o tym itemku po drugiej stronie. Tak samo tutaj na NG plus zeskakuje na nas Katarina. Katarinę pewnie znacie, rycerza Katariny z jedynki, pączkowy grubasek. Zeskakuje, ma dwie kusze bodajże. No i tu jest też ognisko. Ognisko i nie tylko. Jest jeszcze takie drzewo. I jak ktoś nas inwajduje, to jest szansa, że tutaj zrespi się taka sadzonka, której jeżeli użyjemy, to moby będą atakowały inwajdera. Po prostu postać, która będzie nas nawiedzała. Tutaj przejdę. Mógłbym przeskoczyć, ale chociaż. No właśnie. No i idziemy na drugiego bossa. Kurde, kamyczki mi się kończą. A bomby też miałem kupić. Aha, pokonaliśmy Last Gianta, także idziemy teraz pogadać z tą panią tutaj. I ona będzie siedziała od tej pory w Majuli. Cześć. Tak, ja chcę kupić... No to póki co nie, ale... Tak, 6 bomb. Wszystkie kamyczki. Może 2. No i za resztę dobra bomby. Jak właśnie, jak za dużo z nią pogadamy, a czy za dużo u niej kupimy, to dostajemy srebrny sygnet chciwego węża, który daje nam więcej dusz. Po prostu. You're a stranger to this land. Oh, we get as strangers these days. Everybody's gone and
seemed like the battles would never end. Poor folk like myself have nary a place to... That's why I keep all me things right with me. You may travel light, but methinks you bear a burden. They say these trees grew from the remains of the... From each carcass sprouted new life growing into... But you hear what they also say? Don't believe. No, najwyższy czas, żebym się stąd wyniosł. No. I ona od teraz będzie w Majuli. Czy mi się opłaca siąść? Opłaca się. Na bossa będę potrzebował bomby. Bomby i tarcze, nic więcej. Właśnie, może teraz mi się ciebie, gnojku, uda. Kurde, ściany. A, kij z tobą. Dzień dobry. No i rolem popychamy drzwi. Tu żadnych itemów ty nie masz. Proszę cię. Tu też nic nie leży. Dobra. A przyszliście. No dobrze, dobrze. Dobra. Easy boss. Prześladowca. Dlatego zaraz wytłumaczę wam, dlaczego wolę go zabić tutaj. Jeżeli zabilibyśmy go wcześniej na tamtym dachu, to on nie pojawiłby się tutaj, nie pojawiłby się po innym bossie trochę w późniejszym etapie gry. Dlatego lepiej go zabić tu. No, bitch please. No nie! No, nawet udało mi się. No, ogólnie sposób na niego wygląda tak, że robimy rewersa. Stajemy zawsze przy tym wózku, ona nas leci, rewersujemy to, biegniemy tutaj, strzelamy z tej balisty zazwyczaj raz i wtedy dobijamy go tam na dwie bomby. No ale jak widzicie, dwa razy też się da, chociaż najnowszy sposób speedrunnerów pokazuje, że nie trzeba nawet robić rewersa. Jak on w nas daszuje, robimy rola i powtarzamy to samo. No ale z rolem tego nie próbowałem bezpiecznie i czuję się właśnie, gdy robię to sposobem na pary właśnie, na zrewersowanie go. No i to byłoby po bosie. Tu mamy taki secik z Drang Lake. Oczywiście nie pełny, bo brakuje nam jeszcze głowy. Głowę zdobywa się trochę w innym miejscu. No i to był boss. Taki sobie. Na pary. Och ty kurde. Ziomek. A dobra, polecimy tam. Polecimy do ogniska. Bo tu bossa, można bić bossa za bossem na początku i... To by był trzeci boss teraz, do którego mogę iść od razu w sumie. I taki boss, którego zabija się również easy peasy. Ale najpierw pójdziemy odblokować sobie ognisko. Orzeł. To jest orzeł, nie mylić tego z krukiem w jedynce, tak jak to większość ludzi mówi. Że to jest kruk.
Krukeł z jedynki. Nieprawda. Trochę nas wyciągnął. Jep. Trochę małe walory. Ale no co to. No i mamy kolejną podzieloną wieżę. Do tej wieży można dojść z dwóch stron. Oczywiście. Do tej lokacji można dojść z dwóch stron. Można wejść tędy, a można też popłynąć taką łodzią. Czy ty sobie machasz nóżkami? Chyba na tym kamieniu. Nie, no tak. To jest najdłuższa animacja wstawania. Speedrunnerzy tego bardzo nie lubią, bo zanim ona wstanie, to trochę czasu im schodzi. Dobra, mamy dużo kasy. Albo nie, nie dodaję levela, zobaczę jak tam z Mace'em. Kupię Mace'a. Najlepiej dwa. Kup. Jedną rapier. Dwa Mace'y. Gdzie te Mace'y? Tu. Rapier też bym zupgrade'ował, no ale... Dobra, upgrade'ujemy rapier i jednego Mace'a. A ty też sprzedajesz coś, nie? Co ty sprzedajesz? No właśnie. Dobra, teraz wymagania Mace'a. Jeżeli chodzi o Stensa, to musimy mieć 1,5 wymagań danej broni. Czyli powiedzmy, ta broń ma wymagania 10-9, to musimy mieć 15 siły. I około też 15-14 zręczności. Na Mace'a. Na Mace'a musimy mieć 18-7 w sumie. 18-7. Nie to, nie przy ognisku. Zaś sobie macha nóżkami, no proszę cię. Tak. O, kurde. Zamienimy sobie pierścienie. No mianowicie ten. Na ten. A ten na pierścień ostrzy. Pierścień ostrzy zwiększa nam damage, jak widzicie. Fizyczny. Gdzie tu jest moja rapier? Tu jest. Właśnie. Ale to ja te miecze teraz powinienem mógł mieć w sensie. Tak? Nie. Bo jeszcze mi czegoś brakuje pewnie. Miałem, bo ten ma 15 zręczności wymagane. No właśnie. No to idziemy na innego bossa. Też na takiego dość szybkiego. Właśnie, możemy otworzyć też domek tego kartografa. Także nie pójdziemy sobie na bossa w tym odcinku, na tamtego bossa pójdziemy w następnym. A teraz zwiedzimy sobie ten domek. Klucz Farosa. Oczywiście, to jest ponoć ta biała książka, to jest ponoć kopia jakiejś tam. Ta książka ponoć istnieje naprawdę. Gdzieś to było, gdzieś to widziałem. Tutaj, tak. Tam nie idę póki co. Tu nic nie ma. No, trzy odłamki tutaj, tu i pochodnia, miło.
proszę cię. Coś tu jeszcze gdzieś. No i tu możemy sobie zeskoczyć na świnki. Ale idziemy do większego zła, które jest w piwnicy. Czyli tu. Halo panowie? Czy tam pan? Teraz powinien być jeden. Pikuś! Pikuś jesteś. Im wyższe NG, tym więcej ich tu jest oczywiście. No i wchodzimy tu. I tu jest taki jeden item, o którym wam mówiłem na samym początku. Mianowicie naczynie dusz. Naczynie dusz pozwala nam zresetować sobie wszystkie levele i po prostu oddać... rozdać je od początku i fragment butelki Estusa oczywiście. Czyli opłaca się tu schodzić, opłaca. I tu jest taki ciekawy bajer, jak widzicie. Tu jest Majula. Tu gdzie... Majula bodajże. Tak, tak, bo to jest przy wodzie. Albo nie. W każdym razie tu wszystkie ogniska się zapalą, te główne. Jeżeli zapalimy wszystkie, będziemy mieli grę na plus 8, to wszystkie będą ognie niebieskie. Taki... taka ciekawostka. O tych ogniskach. Tam też w sumie możemy iść. Tam. No ale po co? Teraz. Lepiej nie. Mam duszyczki. Pozjadamy, zobaczymy ile będzie kasy. No, dość ładna kasa już. $10 000, to znowu będziemy mogli coś ulepszyć, o ile mamy surowce. Jeżeli nie mamy surowców, no to... to już gorzej, to wiem co kupię. Co masz dla mnie? O, teraz nieskończoną ilość kamyczków sprzedaję, to, no to dobre. Kupię oczywiście to. Świetlik jest bardzo dobry. Co robi świetlik? Zadawaj więcej obrażeń, otrzymuj mniej. To jest 20%. No 20% to dużo. I dojdziemy, myślę, do następnego ogniska i to by było tyle. To jest taki... tu ten boss, do którego idę, to jest taki easy boss na samym początku gry, którego robi się zazwyczaj pierwszego. Bo on jest naprawdę, naprawdę łatwy. O ile wie się, jak go zrobić. Tu gdzieś skrzynka powinna być. Skrzynka? No. Jest skrzynka. Rapier jest bardzo dobry, ja chyba będę z rapierem chodził. Chociaż też się szybko psuje. No i tu mamy nową lokację. Tu się chodzi właśnie na tego bossa. Tam w tej... pierwszy raz w sumie przypatrzyłem się tej wieży, fajna dość. Tam w tej wieży jest boss. Go nawet widać stąd. Stoi tam. O cześć. Kombinacja trzech ataków. Dziękuję. Ten damage. Wow. Damage i speed rapieru, to jest coś. Ała. Jego damage i brak speedu też jest mocny. A, ten pan, tu. Ten. No i tego pana tu jeszcze się opłaca zabić, tak wam powiem. Opłaca się go zabić, ponieważ on się już nie respi. Ma bardzo głupi moveset. Znaczy głupi, trudny.
I co z niego wypada? Delikatny kościany pył. Delikatny kościany pył służy do upgrade'owania naszych estusów na plus następny. Tam też jest boss. I ognisko. No właśnie, nie można spalić w tym ognisku, tak jak jest napisane, można to spalić tylko w Majuli. A więc tak zrobimy. I będziemy mieli estusy na plus 1. I przy okazji oddamy tamten odłamek. Bo chyba go nie oddawałem. Tak, tak, to fragment. Masz. Weź sobie. Nie, dziękuję. No i spalamy delikatny kościany pył. Nieznana siła wzmocniła butelkę stusa. No i teraz jesteśmy gotowi, żeby iść dalej. I tego bossa, który stoi tam, stąd go widzę? Widać go tam. Będziemy bić następnym razem. Czy ja go zobaczę? O, stoi, tam stoi. Dragon Rider. Będziemy go bić w następnym odcinku Dark Souls, także trzymajcie się, do następnego, cześć.